tym materiale zapoznasz się z programem KM NevoSky. Służy on do konfiguracji sterowników z rodziny NevoSky, czyli Direct, Max oraz Sun. Po uruchomieniu program automatycznie próbuje nawiązać połączenie ze sterownikiem. Nie może tego zrobić w związku z brakiem połączenia do sterownika gazowego. Należy połączyć się ze sterownikiem, korzystając z interfejsu KME USB Optic i ponowić próbę połączenia. Program rozpozna sterownik i dobierze wygląd odpowiedni dla niego. W filmie widzisz interfejs dostosowany do sterownika Direct. Z okna Status można w szybki sposób przejść do najważniejszych opcji programu. Znajdują się tutaj informacje o wersji programu oraz wersji podłączonego sterownika. Nad oknem głównym znajduje się lista zakładek i wstęga, która służy do nawigacji po opcjach programu. W zakładce menu znajdują się skróty do funkcji, można połączyć oraz rozłączyć się ze sterownikiem, zapisać lub wczytać ustawienia, przeprowadzić aktualizację sterownika, otworzyć dokumentację techniczną, zmienić język, zmienić widok programu oraz zmienić opcje. Po prawej stronie okna znajduje się panel odczytów. Jest on widoczny w każdej z zakładek programu. Pamiętaj, istnieje możliwość przeniesienia go na lewą stronę. W tym celu wybierz menu, opcje, opcje panelu odczytów, pokaż panel odczytów po lewej stronie. Na górze znajduje się wirtualny panel. Odpowiada on fizycznemu panelowi kierowcy. Kolor tła odpowiada podłączonemu sterownikowi. Dla sterownika Direct jest to kolor zielony, niebieski dla sterownika Max oraz żółty dla Sana. Nad wirtualnym panelem widać aktualny stan pracy sterownika. Klikając lewym przyciskiem myszy na panel, możesz przełączyć się między pracą na benzynie i gazie. Pod spodem widać aktualny stan połączenia ze sterownikiem gazowym. Poniżej znajduje się informacja o stanie zaworu oraz stanie poszczególnych cylindrów. Klikając lewym przyciskiem myszy, możesz otworzyć i zamknąć zawór lub przełączyć dowolny cylinder na pracę na benzynie lub gazie. Niżej pokazana jest dawka benzyny oraz obliczona dawka gazu podawana do silnika. W przypadku wtrysku pośredniego dawka gazu równa jest surowemu czasowi wtrysku benzyny, a we wtrysku bezpośrednim obliczana jest na podstawie surowego czasu wtrysku i wysokiego ciśnienia paliwa. W przypadku wtrysku bezpośredniego możliwe jest podejrzenie surowego czasu wtrysku. Podawany jest on poniżej dawki. Domyślnie pokazany jest czas poszczególnych wtrysków w cyklu dla pierwszego cylindra. Klikając prawym przyciskiem myszy można wybrać cylinder, z którego mają być wyświetlane dane, lub włączyć tryb rozszerzony, który pokaże czasy ze wszystkich cylindrów. Na żółto widzimy ilość wtrysków na jeden cylinder w jednym cyklu pracy silnika. Poniżej widoczne są pozostałe ważne parametry, takie jak obroty, ciśnienie w kolektorze dolotowym, ciśnienie gazu, temperatury gazu, reduktora, silnika. Aby widzieć część parametrów, niezbędne jest podłączenie do OBD. Jednym z takich parametrów są korekty krótko- i długoterminowe. Parametry, do których niezbędne jest podłączenie OBD, wyróżnione są kolorem pomarańczowym. Po lewej stronie od panelu odczytów znajduje się pasek funkcji. Pokazuje on wszystkie moduły dostępne dla danego sterownika. Kolorem żółtym zaznaczone są moduły obecnie aktywne. Klikając na dany moduł, można szybko przejść do jego konfiguracji. U dołu ekranu widnieje pasek korekt. Wyświetlane są tutaj wszystkie korekty w postaci wartości liczbowej. Podobnie jak w przypadku paska funkcji, możesz przejść do ustawień, klikając na daną korektę. Jeżeli chcesz zapoznać się z najnowszą wersją oprogramowania, skorzystaj z linku znajdującego się w opisie.